Dzień dobry, kochani, jak się macie, moi drodzy? Jak wam mija wtorek? Słuchajcie, surprise! Pomyślałam, skakuję znowu na live, słuchajcie. Także super, Rosko, zobaczymy, czy ktoś tutaj jest. Oczywiście, bardzo ważna rzecz, którą muszę powiedzieć. Wszystkie osoby, które zamówiły u mnie kubki, kochani, dzisiaj doszły do mnie kubki, także będę rozsyłać w tym tygodniu i będę się z wami kontaktować, będę prosiła o wasze adresy i będę wszystko wysyłać. I zobaczcie, są tutaj. Proszę. Mam więcej pieniędzy niż mogę wydać. Między innymi kocham pieniądze. To jest nowy kubeczek, który kocham, Rich Famous Boss Lady. Dla wszystkich pań, które są bizneswoman i chcą mieć dużo pieniążków. Następny I love money, money loves me. I love money, money loves me. Także słuchajcie, mam więcej, ale wszystko jest na dole. Słuchajcie, ja jestem tutaj u góry. Mam, słuchajcie, pudła tych kubków, będę wszystko organizować, będę wam wysyłać. Także kochani, szykujcie się, że będę się do was odzywać i będę pytać o adresy, bo będę musiała to wszystko fajnie tutaj, dopóki mój sklep, moja strona jeszcze jest w przygotowaniu, to muszę sobie tutaj, słuchajcie, z tym poradzić, dlatego, że bardzo dużo osób zamówiło ode mnie te kubki, ponad 50 osób i już mam kolejne osoby, które piszą i dalej chcą zamówić, więc chyba będę musiała po prostu zrealizować jeszcze jedno zamówienie i zanim zacznę tutaj, to pokażę wam, że ja oczywiście sama piję kawusię z kubka, zaraz wam pokażę. Pieniądze mnie kochają, zobaczcie. Widać dobrze? Pieniądze mnie kochają. Oczywiście, że mnie kochają. A jak? I ja też kocham pieniądze. Dobra. Kogo tu mamy? Barbara? Joasia, cześć! Na razie jak zwykle oczywiście nie pokazuje mi tutaj wszystkiego, wszystkich osób. Ale dobra, witam się z wami. Widzę dwie osoby, jest was oczywiście więcej już na live, więc witam się z wami. Przechodzę jak zawsze, przesuwam komentarze, przechodzę jak zawsze, moi drodzy, do rzeczy. Więc o czym dzisiejszy live będzie? Mianowicie, dlaczego zaprogramowanie wymaga czasu? To jest jedno. Jak zmienić negatywne myślenie? I jak wydawać pieniądze z radością? Jak wiecie, podałam tutaj poprzedni live, który zrobiliśmy z Filipem. Cieszył się bardzo dużą popularnością. Bardzo wam się podobało to. Także w tą sobotę będziemy razem robić znowu live'a na grupie Prawo Przyciągania wedle Neville'a Goddarda, więc jeżeli was jeszcze nie ma na tej grupie, to bardzo serdecznie zapraszam, bo tam razem z Filipem będziemy również mówili na temat przeróżnych zagadnień, na temat tych rzeczy, o które prosiliście, żeby wytłumaczyć odnośnie Prawa Przyciągania, czego nie rozumiecie, więc na tamtej grupie ja będę, razem z Filipem będziemy o tym mówili. I jedno właśnie było takie, słuchajcie, główny taki temat, jak zmienić negatywne myślenie. Ja tutaj dzisiaj powiem parę słów na ten temat, ale zacznę od tego. Zaprogramowanie siebie na nowo wymaga czasu. Czyli tutaj są takie osoby, czyli jest was też, oczywiście jest was tutaj dużo, gdzie osoby są po prostu, nie wiem, może niecierpliwe albo denerwują się tym, że jeszcze nie mają takich rezultatów. Są może tydzień, może dwa tygodnie, może miesiąc na grupie, piszą afirmacje, próbują, prawda? I jeszcze coś tam im nie wychodzi. Ok? I teraz, moi drodzy, tu chcę wam powiedzieć, że zauważcie taką rzecz. Jesteście w jakiś sposób zaprogramowani, tak? Przez 10, 20 lat, słuchajcie, 30 lat, czy tam 40 lat, prawda, bo tu mamy w różnym wieku osoby, myśleliście w pewien sposób. Byliście w środowisku, czy to rodzina, czy mówię rodzice, czy wasze po prostu środowisko, czy to będzie praca, czy to będą znajomi. Cały czas obracaliście się w miejscu, gdzie słyszeliście, nie ma pieniędzy, ciężko jest zarobić, na pieniądze trzeba ciężko pracować. A w ogóle ekonomia jest do kitu, nic się nie uda. Jaki biznes, zapomnij, to na pewno nie wyjdzie, teraz to się w ogóle nie opłaca, tak? Więc albo po co ty to robisz? Czemu ty się tym zajmujesz? Albo co ty z tym pieniędzmi chcesz robić? Na co ci te pieniądze? Prawda? Czyli przez tyle lat słyszeliście takie teksty i wasz mózg, przepraszam, wasz umysł został zaprogramowany na to, że pieniądze nie są ważne. Po co mi te pieniądze? Ja to tylko trochę, żeby przeżyć. A marzenia? A po co mi marzenia? No nie, to może tylko jest w ogóle dla bogatych. To nie jest dla mnie. Ja pewnie sobie nie dam rady. I to przez... I jeszcze do tego telewizja.
radio, prawda, media społecznościowe, to wszystko, takie codzienne pranie mózgu spowodowało, że wy uznaliście te rzeczy za prawdę. Czyli to działało na was jako afirmacja. I wy po prostu pewnego pięknego dnia, po tym jak tak mieliście już, że tak powiem, codziennie prany mózg, że pieniądze są beznadziejne, w ogóle po co, trzeba ciężko pracować, w ogóle na co ci tyle, a to jest drogie, tamtego nie kupuj, oszczędzaj, nie wydawaj. Wasz mózg zaakceptował to jako prawdę. Po prostu. Zostaliście zaprogramowani i zaczęliście myśleć w ten sposób. Uważać, że to jest po prostu prawda. Ok? I teraz, kiedy pojawiam się ja, jesteście w tej grupie i ja wam mówię, że wy możecie mieć pieniądze, że można kochać pieniądze, że pieniądze są dobre, że możecie mieć ich więcej, że wcale nie trzeba ciężko pracować na pieniądze, no to wy myślicie, ale jak to jest możliwe, Marta? Jak to jest możliwe, kiedy mi rodzice mówili tak, albo całe życie słyszałem tak? No tak, zostaliście zaprogramowani w ten sposób i dlatego przyciągaliście tego typu sytuacje, że tych pieniędzy nie było, ciągle był z nimi problem. Więc teraz trzeba się zaprogramować na nowo. Kocham pieniądze. Mam więcej pieniędzy niż mogę wydać. Oczywiście, że mogę zarabiać pieniądze. Oczywiście, że zarabiam pieniądze z łatwością. Musicie zaprogramować swój umysł na nowo, z nowymi afirmacjami. Musicie jakby stworzyć sobie nową prawdę. O, tak bym powiedziała. Musicie stworzyć sobie nową prawdę. Czyli nie, że pieniądze są złe, a że pieniądze są dobre. I teraz oczywiście, ponieważ to trwało latami, no to macie takie odczucie, co ona mówi, jak to pieniądze są dobre, albo jak to nie trzeba ciężko pracować. Wasz umysł ma to zakodowane. I teraz wy musicie tyle razy sobie to mówić i przekonywać siebie samego, dopóki w to nie uwierzycie. I to jest ten proces. Bo to jest ciężko wam uwierzyć na dzień dzisiejszy, kiedy przez tyle lat wszyscy wam tak mówili, gdziekolwiek się nie obróciliście. Więc musicie to zrozumieć i być dla siebie, że tak powiem, łagodni, poklepać się po ramieniu, powiedzieć, jestem w tej grupie, super, że znalazłem się w tej grupie, to jest plus, że jakimś cudem pojawiłem się tutaj i mogę korzystać z tego wszystkiego i teraz wiem, że mogę zmienić swoje życie. Ale dajcie sobie czas, kochani. Dajcie sobie czas. To wymaga czasu. Słuchajcie, to u mnie trwało 2 lata. Ja nie mówię, że u każdego będzie trwało 2 lata, ale to zależy od twojej sytuacji, od tego, jak szybko twój umysł uwierzy, że możesz mieć więcej pieniędzy. Jak szybko zaczniesz łapać się na tym, co ty sobie mówisz. Jeżeli idziesz do sklepu i widzisz rzecz, która jest droższa o tam 50 zł od tej drugiej, a chciałbyś tą za 50 zł droższą i ty już mówisz sobie, a nie, bo ja muszę oszczędzać, bo nie mogę tego teraz wydać. Nie. Co twój umysł ci mówi? Że nie masz pieniędzy i ich nie będzie. Więc ty musisz się łapać na tym. Słuchajcie, programowanie swojego umysłu na nowo to jest praca. To jest samodyscyplina. Codziennie. To nie jest tak, że my będziemy sobie, słuchajcie, pracować nad swoimi przekonaniami dzisiaj, a tydzień nie będziemy. To jest samodyscyplina, organizacja, ogromna chęć zmiany swojego życia. Wy musicie to wyłapywać i nie poddawać się. Nie poddawać się. Bo mówię, jedna osoba będzie miała łatwiejszą sytuację i szybciej uwierzy w to, że może mieć pieniądze. Druga 30 lat miała wmawiane w domu rodzinnym, że po prostu absolutnie nie przyjmuj pieniędzy od nikogo albo w ogóle nie można wydawać więcej niż 200 zł na jedzenie. A już w ogóle restaurację zapomnij. I tej osobie drugiej będzie ciężej, jej zajmie więcej czasu zmiana tego myślenia. Więc wy musicie po prostu być w stosunku do siebie łagodni i wynagradzać się za każdą malutką rzecz pozytywną, która w waszym życiu się wydarzy. Tak? To jest ogromnie ważne. Więc słuchajcie, no to jest praca codzienna. Tak? Samo to, że jesteście tutaj w grupie, jest nas już dużo, ludzie są bardzo pozytywni, bardzo się wszyscy tutaj wspieramy, to już jest dla was tak zwane pranie mózgu. To jest tak zwane programowanie się na nowo. Tutaj. Bo teraz zamiast być gdzieś w środowisku zwykle, gdzie wam wszyscy mówią, że wszystko jest do kitu i nie wyjdzie, w ogóle nawet nie rozpoczynaj tego biznesu, zapomnij, albo zapomnij, że dostaniesz jakieś pieniądze, czy nie wiem, zwrot podatku, czy cokolwiek tam.
zamiast być w takim miejscu, to jesteście tutaj, gdzie ja mówię i wszyscy mówimy, tak, oczywiście, wszystko jest możliwe. Świetnie, że zapłaciłeś mniej, prawda, bo dostałeś na przykład zniżkę w sklepie. Super, fajnie. Zapisz na plus. Czyli jesteś w dobrym miejscu. Jesteś w bardzo dobrym miejscu. Także pamiętaj, to jest praca systematyczna. Codziennie, każdego dnia. Po co ja wymyśliłam na przykład, moi drodzy, te kubki? W jakim celu ja wymyśliłam te kubki? Skąd w ogóle jest ten pomysł? Prawda? Piję sobie, mam problem z pieniędzmi, tak? Piję sobie kawę, herbatę. Widzę codziennie, pieniądze mnie kochają. Czyli mój umysł patrzy, ja piję. Patrzę, pieniądze mnie kochają. I codziennie widzę, pieniądze mnie kochają, tak? Czyli zaczynam wierzyć w to, kurczę, faktycznie pieniądze mnie kochają, one chcą być ze mną, one są dobre. Czyli po to ja wymyśliłam właśnie te kubki, żeby pomóc w programowaniu naszego umysłu. Po to to jest, kochani. Bo wszystko działa na naszą podświadomość, wszystko. Tylko my musimy sobie dobrać właśnie, który kubek chcemy, bo czujemy, że na przykład potrzebujemy takiego, bo chcę uwierzyć, że pieniądze są dobre i chcę uwierzyć, że pieniądze chcą być ze mną. Wybieram. Pieniądze mnie kochają. Zgadza się? Na przykład, kubek, mam więcej pieniędzy niż mogę wydać. Jeżeli czujesz, że nie masz pieniędzy, że ciągle ci brakuje, to jest dobry dla ciebie kubek. Żebyś patrzył na to codziennie. Tak? Jak mówię, moja strona jest w przygotowaniu, tam będą opisy do kubku, będą opisy właśnie tych afirmacji, który jest dla kogo. Czyli będziecie sobie mogli przeczytać, czy ten akurat jest dla ciebie, czy on będzie tobie służył. Będziesz mógł sobie po prostu sam zobaczyć, czy ta afirmacja będzie dla ciebie idealna. Czyli tak jak mówię, zaprogramowanie, kochani, wymaga czasu, nie poddajcie się, działamy cały czas. Kolejna rzecz, jak zmienić negatywne myślenie? Ja to chcę powiedzieć bardzo prosto, przestań myśleć negatywnie, ale druga rzecz, teraz ja wam powiem w taki sposób, jak ja to robiłam. Pamiętajcie, energia podąża za uwagą. Energia podąża za uwagą, ok? Czyli im dłużej myślisz negatywnie, im dłużej się denerwujesz, im dłużej narzekasz, im dłużej po prostu się wkurzasz na coś, tym więcej dajesz temu energii i tym bardziej to się robi większe. To się po prostu powiększa nam. Z tego nam się robi po prostu z małej kuli, takiej śnieżki robi nam się po prostu kula, taka śniegowa się mówi, tak? Taka wielka, okej? Okay? I jak wiecie, jak się śnieg nakręca, nakłada na to, robi się coraz większe, coraz większe, coraz większe. To się właśnie dzieje, jeżeli wy nie przestaniecie w momencie, kiedy zaczynacie negatywnie myśleć. To się po prostu powiększa. I teraz tak, powiecie, okej, no dobra, ale jak to zatrzymać? Dobra, powiedzmy, że jestem... Cały czas podaję przykłady, na przykład, no mówię, pieniędzy, tak? Czyli, nie wiem, jestem w sklepie i wiem, że muszę zrobić zakupy i widzę, podchodzę do kasy i widzę, że tam jest na przykład 200 zł albo 300 zł muszę zapłacić, nie? I już czujecie w żołądku, już was boli i myślicie, Boże, o Jezu, znowu czystówę na jedzenie, tak? I tu już się zaczyna stres w tym brzuchu i to już wysyła sygnał, który tłumaczyłam w live'ie 21. Wysyłacie wtedy to uczucie, że pieniędzy nie ma, idzie to do serca. Serca idzie gdzie? Do góry w eter i co wam przyjdzie? Jeszcze więcej tego, że nie będziecie mieć pieniędzy. Więc co robicie w takiej sytuacji? Czujesz ten stres, jesteś przy kasie, masz zapłacić te 300, nie masz wyjścia, potrzebujesz jedzenia, no musisz kupić dla rodziny. Czemu nie, tak? To sobie mówisz, zatrzymujesz się i mówisz tak. Cieszę się, że mogę sobie kupić to jedzenie. Cieszę się, że mam te 300 zł i mogę dla mojej rodziny kupić to jedzenie. Są osoby, które nie mają, których nie stać na to, nie mają tych pieniędzy. Naprawdę powinienem czuć się dobrze z tym i powinienem być wdzięczny za to, co mam. I tu zamieniasz ten stres, czemu nie ma tych pieniędzy, na wdzięczność i zaczynasz się uspokajać. Czyli to wszystko zależy, robimy w ten sposób. Każda twoja negatywna myśl, na przykład zdenerwował cię chłopak, prawda? Już się wkurzasz, już mówisz, Boże, pewnie mnie nie kocha, pewnie mnie zaraz rzuci, o Boże, to, Boże, ja to mam pecha z tymi facetami, tak? I mówisz za chwilę, ale chwila, przecież on tak naprawdę jest fajny,
pomaga mi, nie wiem, w domu, albo powiedzmy, że studiujesz, pomaga ci w nauce, albo jakiś tam, nie wiem, wychodzicie razem, spędzacie fajnie czas. Czyli znajdujesz pozytywne cechy tej osoby i zaczynasz być wdzięczny za to, jaka ta osoba jest, tak? Czyli zamiast skupiać się na negatywach tej osoby, zacznij skupiać się na pozytywach. Odwracasz energię w drugą stronę. Zaczynasz się uspokajać. Ale nie, przecież on jest tak naprawdę sympatyczny, przecież on jest fajny. Cieszę się, że z nim jestem, jest naprawdę fajny chłopak. Prawda? Zamieniasz to. Tak samo przy kasie. Cieszę się, że mam te pieniądze, cieszę się, że mogę to kupić. Są osoby, które nie mają, a ja mogę. Dziękuję za to. I wszystkie sytuacje, które macie, nie wiem, komornik by przyszedł, tak? Okej, dobrze, komornik. Wiem, że jestem teraz w takiej sytuacji, ale ona minie. Ja wiem, że to jest tylko chwilowe i ta sytuacja minie. Ja wiem, że to rozwiążę i wszystko zawsze dzieje się na moją korzyść. Może na dzisiaj ta sytuacja nie wygląda dobrze, ale ona na pewno będzie miała pozytywne rozwiązanie. Ten stres żołądka popuszcza. Popuszcza i zmieniasz to. Czyli samodyscyplina, łapanie się. Zamiast nakręcanie się w kółko, dzwonienie do przyjaciółki, ale on jest beznadziejny, o Boże, znowu dostałam ten rachunek, o Jezu, ja nie mam pieniędzy, jak ja sobie dam radę, ja już nie chcę tej pracy. Zamiast nakręcać się jeszcze bardziej i jeszcze więcej dawać temu energii, żeby przyszło tego jeszcze więcej do Ciebie, mówisz, halo, chwila, spokojnie, co mam zrobić? Uspokoić się, to nie jest koniec świata. Umieram już dzisiaj? Nie. Umieram z głodu? Nie. Spokój, mam dach nad głową? Mam. Nie denerwuję się. Spokojnie, robię sobie kawusię, relaksuję się i uspokajam. I mówię, dam sobie radę. To sytuacja jest tylko chwilowa, to nie jest koniec świata, poradzę sobie. Czyli jak zmienić negatywne myślenie? Łapiemy się na myśleniu od razu, głęboko oddychamy, mówimy spokojnie, spokojnie, pracuję nad wszystkim, dam radę. Dam radę to przetrwać, to nie jest koniec świata. Muszę tylko powolutku zmienić myślenie, znaleźć jakąś jedną pozytywną myśl odnośnie tej sytuacji. I tyle. I tutaj następuje zwrot energii w drugą stronę. Nie są to już negatywne myśli, ale pozytywne. I zaczynamy po prostu rozkręcać tutaj już pozytywne myślenie. Tak? Czyli mówimy, ale facet jednak jest fajny. Dobra, przecież mam na ten rachunek, zapłacę, nie ma problemu. Albo jeżeli muszę pożyczyć, to pożyczę, ale wiem, że zaraz to spłacę, bo pieniądze są w drodze do mnie. Wiem o tym, że będę mieć pieniądze, wiem o tym, że mam pieniądze. Nie mam się co denerwować. Kontrolujemy się, tak? I jak się uspokoiliśmy, co robimy? Włączamy fajną muzyczkę, włączamy fajny film, idziemy może coś ugotować. Robimy coś miłego, coś fajnego, odwracamy uwagę totalnie od negatywnego problemu, od negatywnego myślenia. Za każdym razem, gdy macie negatywne myślenie, musicie od razu odwrócić uwagę. Nie gadajcie o tym po prostu minutę, dwie, trzy, cztery, pięć, dziesięć, bo to rozkręcacie. To tak jak jest, słuchajcie, pociąg jedzie, nie wiem, 200 km na godzinę. To tak wy się rozpędzicie tym negatywnym gadaniem. I weź go teraz zatrzymaj, tak? A tutaj jak on dopiero zaczyna, dopiero rusza z peronu, to jest ten moment, kiedy mówimy, wtedy możemy go jeszcze zatrzymać. A jak on się rozpędzi, to Wam zajmie potem jeden dzień, dwa lub trzy, żeby powrócić do pozytywnego myślenia. Nie rozpędzajcie się tak na maksa. To nie ma sensu. Powoli. Włączę komentarze. Kto tu jest? Bo jest Was już troszkę. Może mi pokaże. Powiedzcie, czy to rozumiecie, czy to jest pomocne. Izunia Szczytowska jesteś. Kazimiera, hej! Powiedzcie mi, czy rozumiecie to w ten sposób, jak ja tłumaczę. Okej? Czyli obserwuj swoje myśli. Obserwuj swoje myśli cały czas. Zmień je na pozytywne od razu. Od razu. Nie czekaj. Od razu. Uspokój się. Głęboki oddech. Powiedz sobie, dam radę. To nie jest koniec świata. To nie jest najgorsza sytuacja. Są osoby, które mają dużo gorsze problemy niż ja. Dam sobie spokojnie radę. Jak najbardziej. A kolejna rzecz jest taka. Można jeszcze inaczej spróbować i powiedzieć sobie, czy na pewno to jest prawda, co ja myślę? Naprawdę
ja nie mam tych pieniędzy, już kompletnie jestem po prostu tak spłukany, że nie mam w ogóle pieniędzy. Czy to jest prawda? Zapytaj się. Tak? I wtedy twoja odpowiedź pewnie będzie, no to nie jest prawda. Albo na przykład ktoś może powiedzieć, a nie wychodzi mi w biznesie, albo nie mam ludzi do biznesu, albo coś mi się nie sprzedaje. Teraz pytanie. Czy naprawdę nic ci się nie sprzedaje? Ani jedna rzecz ci się nie sprzedała? Ani jedna? Ani jedna osoba nie chce z tobą pracować? Ani jedna? Nie ma po prostu na całym świecie ani jednej osoby, która by chciała z tobą pracować? Czy to jest prawda? Wiadomo, że bzdura. Tak? Czyli zadaj sobie, jeżeli masz negatywną myśl, zadaj sobie pytanie, czy to, co ty sobie mówisz, czy to jest na pewno prawda? I odpowiedź 99,9 będzie, że to jest nieprawda. Że to jest nieprawda, co ty sobie mówisz. Po prostu wmawiasz sobie jakieś bzdury. Ania, moja kochana, jest tutaj. Cześć, Ania. Jowita, bardzo wszystko świetnie tłumaczone. Cieszę się bardzo. Halina, cześć. Cześć, tak, Martusiu, kochana, wszystko. Witaj, pokochana, pozytywna kobietko. O, no witam, dziękuję bardzo za wszystkie komplementy. Także zadajcie sobie to pytanie sami, moi drodzy, czy to jest prawda? Czy to jest prawda, że ja nie mam pieniędzy, żeby pójść sobie kupić coś jutro, nie wiem, kurczę, kawę? Czy to jest prawda? Czy ja naprawdę tak nie mam nic, że ja nie mogę sobie pójść i kupić pizzy? Nie mam w ogóle tak pieniędzy? Na pewno to jest nieprawda. Więc wiecie, to jest tylko takie wmawianie sobie. I tutaj, słuchajcie, ostatni już mój, jak macie pytania, to piszcie, chociaż one, powiem wam szczerze, mi się tu pokazują 4 osoby, nie mam tak komentarzy, więc pewnie będę później pisać wam, odpowiadać. Ostatni temat tutaj z tego live'a. Jak to jest? O, cześć Aga, Agnieszka Olma, cześć Joasia, wszystko jasne, tylko pozytywne myślenie, kochani, tylko pozytywne myślenie i i spokój. Spokój nas uratuje. Bo każdy z was może mieć pieniądze, każdy z was może mieć sukces. Naprawdę, ja nie urodziłam się pod złotą gwiazdą, ani nie urodziłam się milionerką. Ja zrobiłam swoją robotę, ja po prostu wykonałam pracę. Przez 2 lata wykonałam pracę nad moją głową. I dlatego teraz, kiedy ja mam kubek, kocham pieniądze, tak? To na sercu mi jest gorąco, bo ja mówię, oczywiście. Jak mam pieniądze, mnie kochają? Oczywiście, że mnie kochają. No jak mnie nie kochają? No jak już mogą mnie nie kochać? Ale wcześniej bym tego nie powiedziała 2 lata temu, kochani. Ja musiałam sobie wyprać mój, słuchajcie, mózg, tak to nazywam. Przez 2 lata ja do tej pory zasypiam, słuchając moich mentorek. Moja mama mówi do mnie tak, dziecko, 3 w nocy, czemu ty nie śpisz? Dziecko, 2 w nocy, czemu ty idź już spać? Ja mówię, mamo, nie, bo ja kupiłam kursy, ja muszę posłuchać Amandy, bo ja muszę posłuchać Genevieve, ja muszę posłuchać wszystko to, czego one mają do powiedzenia. I ja, kochani, idę późno w nocy spać i ja je słucham codziennie. Codziennie się programuję, po prostu biorę tą wiedzę od tych osób, które mają sukces, które mają pieniądze i programuję się na nowo. Stąd jestem taka teraz, bo ja to robię codziennie. Jeżeli masz dużą chęć zmiany swojego życia, poprawienia swojego życia, to musisz to zrobić. To musisz to zrobić, bo nie możesz oczekiwać, że po prostu to ci spadnie z nieba. Ty musisz coś zrobić w związku z tym. Chcesz mieć lepsze życie? Zacznij pracować nad swoim umysłem. Czytaj książki, oglądaj szkolenia, praktykuj to, co ja tutaj mówię. Pisz te afirmacje, słuchaj moich live'ów, stosuj, łap się na myśleniu. Kiedy robisz zakupy i mówisz, o Boże, czemu mam tyle wydać? I nagle powinieneś sobie powiedzieć, o Jezu, przecież jestem w grupie, pokochaj pieniądze. Halo, czego tam się uczymy? Że pieniądze są wszędzie, tak? Więc nic się nie stanie, nie umrę z głodu, jeżeli zapłacę za te zakupy. Umrę z głodu? Nie. Aha, no dobra, to spokojnie, spokojnie, easy. Wszystko jest w porządku. Tak się trzeba uspokajać. Tak, słuchajcie, likwidujemy to negatywne myślenie. Klaudia mówi, nagraj audiobooki, będziemy słuchać. Słuchajcie, wszystko jest w planie. Wszystko jest w planie. Różne rzeczy mam w planie, tylko po prostu no nie jestem... Jakby może inaczej. Po kolei. Wszystko po kolei. Ale mówię, różne rzeczy mam tutaj w planie, także na pewno coś się wydarzy. Cieszę się bardzo, że wam to pomaga. Okej, i ostatni już tutaj temat. Jak wydawać pieniądze z radością? Co to znaczy wydawać pieniądze z radością? To znaczy... że jeżeli idziesz do sklepu, czy to będą ciuchy, czy to będą, mówię, czy to będą buty, czy to będą kosmetyki, cokolwiek, co chcesz sobie kupić, to nie możesz robić zakupów z myślą, że o Boże, te buty kosztują 300 zł, o Jezu, no dobra, no ale potrzebuję buty, no to co zrobić, niech stracę, ten tekst w ogóle, niech stracę. Samo to, że mówisz, niech stracę,
to już, że ty chcesz stracić te pieniądze, czyli po prostu ty już, twój umysł ci to podpowiada. Bo masz zakodowane, że pieniędzy nie ma i nie będzie. Nie było, nie ma i nie będzie. No to jak chcesz kupić sobie te buty, to umysł ci mówi, że no to niech stracę, no co mam zrobić, muszę kupić, ale niech stracę, tak? A jeżeli masz zakodowane, mam zawsze pieniądze, mam więcej pieniędzy, że mogę wydać, to nigdy taka myśl ci nie przyjdzie do głowy, niech stracę, jak kupuję te buty. To się cieszysz właśnie, że kupujesz te buty. Idziesz kupować rzeczy z radością. Cieszę się, że kupiłam ten zeszyt, ale super, że mogę sobie kupić ten kubek. Jestem mega happy. Jestem mega happy, bo wiem, że on będzie mi służył. Bo wiem, że ta afirmacja pomoże mi zmienić i zaprogramować mój umysł na nowo, żebym miała pieniądze. To jest kupowanie z radością. Kupujesz coś z radością, cieszysz się z produktu, który kupujesz. Czyli kupujesz buty, cieszysz się, że kupujesz te buty. Nie myślisz o tym, że ty tracisz te pieniądze, że ty znowu wydajesz 300 zł na buty. Prawda? Płacisz za wakacje, to nie mówisz, że o Boże, znowu wydałem 5000 na te wakacje, zamiast się cieszyć, że super, jedziemy na urlop, fajnie, jedziemy do Grecji, ale super będzie. To jest wydawanie pieniędzy z radością. Kupujesz, bo chcesz kupić i jesteś szczęśliwy, że za to płacisz. Jeżeli kupujesz z radością, cieszysz się, że to kupujesz, to te pieniądze do ciebie wrócą. A jeżeli ty kupujesz i mówisz, o Jezu, 5000 znowu wydałem na ten urlop, no to ta energia jest totalnie negatywna i nie oczekuj, że tam do ciebie coś wróci dobrego z tego. Nie wróci. Bo ty nie podchodzisz do tego, że te pieniądze są dobre i że pieniądze będą. Ty podchodzisz do tego po prostu, znowu wydałem. Zobaczcie, jaka to jest różnica. To tak jak ja bym, zobaczcie, z jaką ja radością tutaj się z wami dzielę. A pomyślcie, gdybym ja, bo energia, słuchajcie, to bardzo łatwo zrozumieć. Pomyślcie, jak ja bym tu siedziała i mówiła, wiecie, w sumie 2 lata już tak do siebie mówię, nie? No jakieś tam rezultaty są, no są. No, jak chcecie, to w sumie możecie też spróbować, nie? Zobaczymy, może też wam wyjdzie. Ale to już wiecie, no nie wiem, nie? Czemu nie próbować, ale nic nie gwarantuję, bo to nigdy nic nie wiadomo. Gdybym ja do was tak mówiła, zobaczcie. To wy byście w ogóle mnie oglądali? W ogóle byście mnie nie oglądali, bo moja energia kompletnie by was nie przyciągała, ona by was odrzucała. Więc jeżeli wy mówicie, płacąc za zakupy albo kupując sobie buty czy ciuchy, że znowu traciłem 400 na buty, to te pieniądze, one są po prostu takie, tak jakbyście je po prostu tak, wyrzucili z taką niechęcią. Tak jak ja tutaj mówiłam, możecie spróbować, jak chcecie. Te kubki, jak chcecie, to sobie kupcie, jak nie, to nie. To jest dokładnie ta sama energia. Po prostu takie olewanie. A tu ma być radość, ma być wdzięczność. I wtedy, kiedy jest ta radość i jest ta wdzięczność, to do was wraca. Czyli jeżeli ja mówię tutaj z taką energią, którą teraz mówię, to wy wracacie do tej grupy. Wy chcecie mnie słuchać. Wy chcecie jeszcze więcej tych live'ów. Chcecie jeszcze więcej postów. Zgadza się? Bo moja energia jest po prostu... Jestem szczęśliwa, jestem radosna, jestem zadowolona, dzielę się moją pozytywną energią z wami, chcę wam coś fajnego przekazać, cieszę się z waszych sukcesów, cieszę się, że tutaj jesteście, cieszę się, jeżeli wam wychodzi, jeżeli macie coraz więcej pieniędzy. Ja się po prostu cieszę, jestem wdzięczna, że jesteście w tej grupie, że wam się to tutaj podoba. Zupełnie inna energia. A jak jestem, fajnie, że grupa się powiększa. Możecie próbować, możecie słuchać moich live'ów, zobaczcie. Ale nie wiem, co wam z tego wyjdzie. No jak ja bym tak mówiła, no sami popatrzcie. Rozumiecie te dwie rzeczy teraz? Dlatego wydawanie pieniędzy z radością to jest pójście na zakupy, wiedząc, że ja chcę sobie kupić ten produkt, jestem wdzięczny, że sobie mogę kupić ten produkt, ok? I że wiem, że pieniądze zawsze do mnie wrócą. Zawsze, zawsze, zawsze. Po prostu nawet samo mówienie, że pieniądze są... Ja kiedyś tak mówiłam, pieniądze to nie wszystko, bo pieniądze nie są ważne. Boże, zdrowie ważne, rodzina ważna. No oczywiście, ale to są zupełnie różne rzeczy. Rodzina to jest co innego. Słuchajcie, pieniądze to jest co innego. Kariera to jest co innego. Zdrowie to jest co innego. To nie można powiedzieć, że zdrowie jest nieważne albo pieniądze są ważne. Nie można tego rozdzielić. To są różne. Znaczy nie można tego porównać do siebie. To są różne rzeczy. Pieniądze są również ważne. Jeśli mówisz, że pieniądze nie są ważne, to wierz mi, że one będą uważały, że ty też nie jesteś dla nich ważny, ważna i wcale nie będą do ciebie przychodzić. Prawda? Joasia, ja to mam problem, że wydaję za dużo. Ale ty nie możesz tak myśleć, Joasia. Nie możesz tak myśleć, że wydajesz za dużo. Bo ja wam powiem taką rzecz.
Jeżeli zwiększają się Twoje zarobki, to Twoje wydatki również się zwiększają. To nie ma tak, że nagle będziesz zarabiać bardzo dużo i Twoje wydatki będą po prostu takie same albo będą mniejsze. One również będą się zwiększać i Ty będziesz chciał zarabiać jeszcze więcej. Oczywiście, że będzie Cię stać na więcej rzeczy, ale Twoje wydatki będą większe. Podam Wam mój przykład, tak? Czyli na ten moment na przykład, tak jak kiedyś nie wyobrażałam sobie, że nie wiem, mogę pójść i wydać na jakiś zabieg 2000 zł, dzisiaj mogę to zrobić, nie ma problemu, mogę dzisiaj iść, mogę pójść jutro. Kiedyś bym powiedziała, rany boskie, jak to jest możliwe? Nie, 2000 to ja muszę pozbierać w ogóle. Gdzie raz na 3 miesiące może? Teraz nie. Wiem, że muszę wymienić mechanizm przy bramie tutaj w domu, żeby po prostu śmigało to wszystko fajnie. I tutaj muszę wydać, nie wiem, z 2000, tak? Muszę wyremontować mieszkanie, muszę wydać z 10 tysięcy złotych, jak nic, teraz w lipcu. I się już tym nie denerwuję. Już się nie denerwuję tym. Okej, okay, muszę tyle wydać. No zarabiam, ale muszę tyle wydać. Nie ma w tym żadnego problemu. Wydaję, ale również zarabiam. Okej? Okay? Czyli nie denerwuję się tym, że a tyle muszę zapłacić za coś. Tylko myślę, a muszę kupić to. To jest mi potrzebne, a to też jest mi potrzebne. Dobra, to ile potrzebuję? I sobie tylko robię cele, tak? Potrzebuję 5 tysięcy na to, potrzebuję 2 tysiące na to. A tu potrzebuję na to, nie wiem, 4 tysiące, a tu 10 tysięcy potrzebuję na to. I sobie wypisuję moje cele i po prostu... Wiem, że te pieniądze w pewnym momencie po prostu się pojawią, że ja będę miała na te wszystkie rzeczy. I to są większe kwoty. Im więcej zarabiam, tym więcej wydaję. To jest prawda. Dlaczego? Bo ja chcę kupić sobie to, kupić sobie tamto, pojechać tu, skorzystać z tego. Czyli moje wymagania już są większe. Zarabiasz więcej? Płacisz więcej podatku. No to nie da się inaczej, tak? No tak to wygląda. Klaudia pisze... Jesteście, bo mi się tutaj, słuchajcie, chyba coś miałam nie tak z internetem. Moje zarobki się nie zwiększają, ale wydatki i owszem. No moja droga, bo ty masz dużo do przepracowania, bo to znaczy, że cały czas myślisz, że nie masz wystarczająco pieniędzy, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, tak jak powiedziałam na początku, daj sobie czas. Daj sobie czas, posłuchajcie mnie, ja wam powiem, że zaczęłam to wszystko w 2018 roku, tak? W 2018 roku i tutaj moje zarobki były takie normalne, tak? Myślę sobie, czerwiec, no, normalne, potem zaczęło być lepiej już chyba koło grudnia, potem pisałam sobie w styczniu, słuchajcie, w styczniu 2019 roku pisałam sobie, że zarabiam 5 tysięcy złotych na miesiąc. Tak, i to się wydarzyło, słuchajcie, dosłownie po kilku miesiącach, a potem już po prostu trzymając cały czas wiarę, że mam pieniądze, a potem po prostu poszybowało do góry. I teraz po prostu cały czas mi idzie do góry. Cały czas idzie mi do góry. Ale zobaczcie, ile to trwało. Od połowy 2018 roku, na początku 2019 pisałam, zarabiam 5 tysięcy na miesiąc, a potem to chyba było 3-4 miesiące później, poszło pyk do góry i teraz cały czas idzie do góry. Już po prostu to już dawno nie jest 5 tysięcy. I idzie cały czas do góry i mam dochody z różnych źródeł, tak? Bo ja się nie zatrzymałam, cały czas praca, czyli rozkręciłam mój umysł, rozkręciłam tą maszynę na więcej pieniędzy, więc to się zaczyna zwiększać. Ale zobaczcie, to jest po prostu proces. Od 2018 roku mamy 2020, mamy praktycznie lipiec, więc to trwa. Więc nie możesz, Klaudia, jeżeli jesteś w grupie miesiąc, nie możesz się spodziewać, że będziesz miała, jeżeli zarabiasz dzisiaj 1000, że będziesz miała jutro 5000. Jest to niemożliwe. Pracuj nad swoim umysłem, nad swoimi przekonaniami. Codziennie pracuj i nie poddawaj się. Po prostu. Moi drodzy, kochani, dobra, to będzie tyle. Z tego wszystkiego, co chciałam Wam tutaj dzisiaj przekazać. Czyli tak, w sobotę zapraszam na live z Filipem na grupę Prawa Przyciągania wedle Neville'a Goddarda o godzinie 18 w sobotę. Tam będziemy mieć tego live. Kubki, osoby, które zamówiły u mnie kubki, kochani, wszystko mam, będę pakować, będę pisać do Was, będę pytała Was o adresy, także przygotujcie się, nie denerwujcie się, wszystko tutaj jest. I co? I kochani, tyle. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. I co? Do zobaczenia na następnym live'ie w sobotę u Filipa. Trzymajcie się, buziaki. Pa, pa.